Wydaje mi się, że po prostu kontrolowaliśmy mecz od początku, od pierwszej minuty do ostatniej, a pomogła nam czerwona kartka. Nie wiem, czy zasłużona, to już do decyzji sędziego, ale nam pomogła i jeszcze bardziej mogliśmy skontrolować ten mecz, bo wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, bo przejeżdżamy na Radomiaka i to nie jest słaby zespół. Wiedzieliśmy o porażce 6-0, ale nasze założenia się nie zmieniały i po prostu chcieliśmy kontrolować ten mecz i go wygrać. Od samego początku się bardzo dobrze czułem. Bardzo szkoda, że nie ma bramki, bo była sytuacja, ale takie jest życie i ja się cieszę z trzech punktów, bo wiemy, jakie mamy założenia na ten sezon i po prostu chcemy wygrywać każdy mecz. Nie ma bramki Adriana Przyborka, ale jest bramka Paryza i to chyba też bardzo mocno Cię ucieszyło. Nie, no jasno. Widzę, jak się stara i w ogóle chłopacy z Akademii. To jest zawsze fajna rzecz. Myślę, że dla niego to będzie taki mocny bodziec, bo jest napastnikiem i dla napastnika każda bramka jest jak zwycięstwo drużynowe, czyli to jest normalne. 6 punktów w dwóch pierwszych meczach, no chyba lepiej już nie dało się wyobrazić tego startu. Wydaje mi się, że można, jak wygram następny mecz, to będzie wymarzony start.